Lubię projekty, które są połączenie funkcji oraz prostoty. Dieter Rams, który zawsze mnie inspiruje, twierdzi, że dobry design nie rzuca się w oczy, natomiast jest dopracowany w każdym szczególe. Dzięki temu taki design nie ulega modom, nie starzeje się. No i taka jest kolekcja Simple. Dlaczego Simple? Bo coraz częściej szukamy prostych i dopasowanych do nas rozwiązań. Idea prostego życia, czyli Simple Life, staje się dla nas coraz bardziej atrakcyjna. No i w związku z tym meble powinny się w ten trend wpisywać. Kilka lat temu przy kolekcji Young Users wraz z Vox nauczyłam się nowej metodologii Design Thinking i ta kolekcja powstała dokładnie tak samo. Najpierw poznałam potrzeby ludzi, a dopiero potem robiłam projekt. W Vox ważniejszy niż projektant jest człowiek, dla którego mebel ma być zrobiony i to jest dla mnie bardzo ważne. Wszystkie meble analizowałam pod kątem funkcjonalności, mierzyłam sprzęty, przechowywane w nich przedmioty i dopiero po mnie szyłam każdy projekt. Simple miało łatwo dopasować się do wnętrza, wykorzystać jego przestrzeń, no i miało dać możliwość wyboru własnego stylu. Na badaniach fokusowych mebli Simple użytkownicy reagowali fantastycznie. W zasadzie kolekcja weszła do produkcji bez zmian, a nie zawsze tak jest. Biurko 140, na którym siedzę, zostało zaprojektowane zupełnie inaczej. Można swobodnie wykorzystać całą jego głębokość, tym między innymi jego szuflady. Specjalna listwa ma uchwyty na drobiazgi, przegródki oraz schowek na kable. Nie było osoby, która by się tam nie zachwyciła. Kiedy myślę o kolekcji Simple, uśmiałam się. Nie tylko dlatego, że tak dobrze współpracowało mi się z całym zespołem. Ja po prostu kocham te meble.